słyszałam, że życie każdego człowieka to piękna księga, która ma nieraz historie dramatyczne, nieraz romantyczne, a nieraz nawet w życiu bywają horrory. I dlatego chciałabym się podzielić jednym z rozdziałów mojej książki, czyli mojego życia. I ten rozdział chcę zatytułować Miłość Ojca. Chcę wam powiedzieć, że wyrastałam w rodzinie tak zwanej niepełnej, bo gdy miałam 11 miesięcy, zmarł mój tato i mama została z szóstką dzieci. Była to kobieta bardzo waleczna, ale przede wszystkim była bardzo bogobojna i zawsze widziałam, gdy tylko miała jakiś problem, to kierowała się do Boga z tym problemem. I to też ugruntowało mnie jako młodą dziewczynę, nastolatkę, że warto ufać Bogu. Ale przyszedł dzień, gdy z tego świata Bóg odwołał również moją mamę. I muszę wam powiedzieć, że to był czas, w którym naprawdę, wtedy tak naprawdę poczułam się sierotą. I raz, że nie potrafiłam w ogóle w sobie odszukać relacji córka-tata, a dwa, bardzo tęskniłam za relacją z mamą, bo miałam ją bardzo dobrą. I wtedy przyszedł nagle taki błysk w moim umyśle, że przecież mama zawsze zwracała się do Boga. I zaczęłam również zwracać się do Boga, że czuję się samotna. Ale wtedy też zrozumiałam, że Bóg, którego mama mi przedstawiała, jest Bogiem, który dziś jest bardzo daleko, bo ona zawsze mówiła, patrz w niebo, a ja potrzebowałam kogoś bardzo blisko siebie. Ja czułam się, mimo to, że byłam szczęśliwą mężatką, szczęśliwą mamą dwójki dzieci, to w pewnych momentach czułam się strasznie samotnie, straszną bezsilność w swoim życiu czułam. I wtedy zawołałam do Boga, żeby po prostu objawiał się w moim życiu, żeby on był blisko, żeby właśnie nie tak jak w tradycji zostałam nauczona, że jest tym Bogiem na wysokościach daleko i może nawet tym takim groźnym, który paluszkiem pogrozi mi, ale chciałam, żeby był Bogiem, który jest blisko mnie w moich problemach. I powiem wam, że Bóg spowodował, że w moim otoczeniu znaleźli się również ludzie, którzy przypomnieli mi, że ja wierzę w cudownego Boga, Boga, który jest jeden, ale jest w trzech osobach. Jest to Bóg Ojciec, Syn Jezus Chrystus i Duch Święty. I wtedy nagle, słuchajcie, uświadomiłam sobie, że Bóg to po prostu nie jest tylko Bóg, ale On jest Bóg Ojciec, On jest tatą, On jest moim tatusiem. Powiem wam, to był ten moment, w którym nagle doznałam bliskości. Bliskości, bo zaczęłam do niego zwracać się jak do mojego kochanego tatusia. I zrozumiałam, że to jest to, co jest najlepsze dla mojego życia. Zaczęłam poszukiwać w Słowie Bożym tych prawd o Bogu, a nie tego, co mnie nauczono w schematyczny sposób, lecz szukałam prawdziwych takich informacji na temat Boga jako Ojca i w Biblii przeczytałam słowa, które mnie bardzo podnoszą każdego dnia, że nigdy Cię nie opuszczę, ani Cię nigdy nie zostawię. To była cudowna rzecz, która po prostu zadziałała w moim życiu, że czuję się dzisiaj pełna pokoju i ufności, że mój tatuś jest ze mną, a ja stałam się córeczką wielkiego Boga. Tak bardzo za to jestem Bogu wdzięczna i chcę Cię zachęcić dzisiaj. Nie wiem, w jakich jesteś okolicznościach życia. Czy jesteś młodą osobą, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś już dojrzałą, w dojrzałym wieku. Wiem jedno, każdy z nas potrzebuje miłości. I nie ma większej miłości jak miłość Boga Ojca do swoich dzieci. Tak bardzo Was zachęcam. Przyjdźcie nie według schematu, ale według Bożych prawd, i stańcie przed Jego tronem i powiedzcie, tatusiu, Boże, przyjdź do mojego życia i zatroszcz się o mnie. I pokaż mi, objaw się, jaki naprawdę jesteś, bo bardzo Ciebie pragnę. Zachęcam Was do tego, bo to warto.